Cześć. Gry ery Windowsa 95 były dobre, nawet bardzo dobre, a wiele z nich dało początek tasiemcom, Chwila. Czy ja nie zacząłem tak innego klipu? Zacząłem, bo materiał, który oglądacie, jest jego kontynuacją. Wróć. Jest jego prequelem. W umownie nazwanej części pierwszej przebrnęliśmy przez pozycję od 50 do pierwszej, a że dobrych gier z tamtej epoki jest więcej, to przedstawię wam kolejną porcję. Pozycję od setnej do 51. W materiale przedstawię tytuły zarówno znane, które nie załapały się do pierwszej pięćdziesiątki, ale też takie mniej znane, z którymi warto się zapoznać. Będzie trochę historii, ciekawostek, cytaty i standardowo kilka off-topików. Zanim przejdziemy do listy, muszę coś doprecyzować, bo w pierwszym materiale najwyraźniej zrobiłem to słabo. Otóż przez gry ery Windows 95 nie mam na myśli gier, które W95 wymagały do działania, a jedynie takie tytuły, które ukazały się na rynku w okresie od premiery W95 do premiery W98. Nie było niczym niezwykłym to, że gra wydana nawet w 98 roku działała pod DOS-em. Bierzcie też pod uwagę, że tak naprawdę numerek przypisany grze nie jest specjalnie ważny. Każda z tych gier jest przynajmniej warta sprawdzenia. Trzymam się też zasady, że wybieram jedną grę na serię we wszystkich listach z danej epoki, a to oznacza, że choć chciałbym umieścić tutaj Pandora Directive, to tego nie uczynię, bo na liście 1.50 znajduje się już gra Overseer. Przy okazji dodam, że od jakiegoś czasu trwają prace nad remasterem Pandory i zapowiada się naprawdę fajny remaster. Twórcy na blogu informują o postępach i niedawno pochwalili się, że z pomocą AI odświeżyli już wszystkie filmy, a proces renderowania trwał 7 miesięcy. 7 miesięcy mielenia materiałów przez stację roboczą, non-stop. Jest na co czekać. Przechodzimy do zestawienia. Jeśli gra nazywa się Harvester i ma żniwiarza z kosą na okładce, to wiadomo, że nie jest to tytuł kierowany do najmłodszych odbiorców i zarazem taki, po który najchętniej sięgali najmłodsi odbiorcy. Grę reklamowano hasłem "najbardziej brutalna przygodówka wszechczasów" i nie było to jedynie marketingowe przechwalanie. Harvester momentami faktycznie był ciężki. Tak ciężki, że my, wrażliwi Europejczycy, dostaliśmy wersję lightową. Między innymi bez sceny, w której dzieci zjadają swoją mamę. Fani przygodówek point and click, którym gornie straszne, znajdą tutaj coś dla siebie, a warto dodać, że gra doczekała się wersji steamowej. A tak o grze mówiono w programie Escape. Uwaga dzieci, za chwilę pokażemy sceny brutalne i obsceniczne. Jeśli nie macie pozwolenia od rodziców na oglądanie tego typu obrazów, natychmiast wyłączcie telewizor, zgaście światło i wybiegnijcie rączo do przedpokoju. Rodziców prosimy o zachowanie powagi i umożliwienie dzieciom bezpiecznej ewakuacji. Jeśli w 1997 roku chcielibyście pograć w coś przez sieć, to naturalnie kandydatem numer jeden byłby Quake, Doom, Duke czy może Descent. A co jeśli zamiast biegania z bronią preferowaliście wyścigi? Wtedy odpalało się International Rally Championship, kontynuację gry, która aspekt sieciowy miała nawet w tytule. Network Keurig Rally Championship. W nowej odsłonie doszło m.in. 16 nowych tras oraz ich edytor, a oprócz dopieszczonego trybu sieciowego gra oferowała również rozgrywkę single player. Deadly Rooms of Dead, czy DROD, jak powszechnie mówi się na ten tytuł, to gra nietuzinkowa. Choć na pierwszy rzut oka na taką nie wygląda. Wcielamy się tutaj w postać niejakiego Bitro Budkina, eksterminatora insektów. Tak się składa, że król Dugan ma problemy z robactwem w swoich lochach, a wszystko przez poddanych, którzy jedząc posiłki w lochach, bo czemu akurat nie tam, pozostawili po sobie okruszki, które sprowadziły nieproszonych gości. Oferujemy więc swoje usługi. Te ceny są oburzające. Czy w dzisiejszych czasach przywilej honorowej służby dla korony jest nic nie wart?
Odparł król, wyraźnie niezadowolony z naszego cennika. Pewnie nie słyszał nigdy o inflacji. Okej, jako elastyczni przedsiębiorcy oferujemy zniżkę w zamian za rękę jednej z córek. Jesteś brzydki i śmierdzisz. Żadna z moich córek cię nie zechce. Po długich negocjacjach, z braku innych opcji, król zgodził się na naszą cenę. Tutaj zaczyna się przygoda Budkina, która fabularnie ciągnie się przez kolejne 5 gier. Jeśli gry logiczne to coś, od czego nie stronisz, to drot wciągnie cię na długie tygodnie. Grę można nabyć na Steamie i Gogu. Niewiele jest gier, które dotykały tematu walki samolotów z okresu I wojny światowej, a jeszcze mniej tych dobrych. Naturalnie Czerwony Baron przychodzi na myśl i długo, długo nic. Aż w 1996 roku na blaszaki zawitał Flying Corps, który rok później doczekał się odświeżonego wydania z dopiskiem Gold. Nowościami była m.in. obsługa akceleratora 3DFX. Flying Corps był ciepło przyjęty zarówno przez fanów gatunku, którzy, trzeba to podkreślić, są dość wybredni, oraz przez casualowych graczy. Zaczynają się pozycje kontrowersyjne, a Yoda Story z takim tytułem z pewnością jest, bo nie była to powszechnie lubiana gra, choć nigdy tego nie rozumiałem. Co z tego, że ta zręcznościowa przygodówka odpala się w małym oknie bez możliwości maksymalizacji? Co z tego, że cały czas odgrywana jest ta sama muzyka z motywem przewodnim, który się stale powtarza i który każdy fan Star Warsów dobrze zna? Co z tego, że gra bazuje na nie najlepszej serii science fiction? Bo przecież wszyscy wiemy, jaka jest najlepsza seria science fiction. Wiemy, prawda? Co z tego, że grę można przejść w 15 minut? Co z tego, że... Wrócę do tej franczyzy science fiction, co by nie było niedomówień. Prawidłowa odpowiedź brzmi... Battlestar Galactica. Welcome to Battlestar Galactica Forum. Okej, minusy Yoda Stories można by jeszcze chwilę wymieniać, ale ile by ich nie było, to z perspektywy czasu muszę przyznać, że gra mi się podobała. Prosta, nadająca się na szybką partyjkę, choćby podczas instalacji innej, większej gry. W tej samej serii ukazały się jeszcze przygody Indiana Jonesa, a omawiany tytuł trafił też na kolorowego Game Boya i jest jedną z najgorzej ocenianych gier na tego handhelda. Ech, ta gra ma już 25 lat. Człowiek się starzeje i nawet nie wie kiedy. A jeśli wy się zastanawiacie, czy jesteście już starzy i skoro mówimy o Gwiezdnych Wojnach, to słyszałem kiedyś prosty sposób na odpowiedzenie samemu sobie, czy jest się już starym. Jeśli po tych wszystkich latach, dziesiątkach, a może i setkach seansów Star Warsów, nagle dojdziecie do wniosku, że Imperium miało sporo racji, to jest to znak, że nie jesteście już pierwszej świeżości. Studio Strategic Simulations stworzyło całą masę dobrych strategii heksagonalnych, m.in. Fantasy General, Steel Panthers czy Allied General. Moją ulubioną jest jednak Panzer General, a w szczególności część druga, z poprawioną grafiką, lepszym udźwiękowieniem i spójniejszymi animacjami. Część druga jest cały czas chętnie odpalana przez fanów drugowojennych gier strategicznych, ale dzisiaj chyba wszyscy grają w ten tytuł z fanowską poprawką, która naprawia wiele błędów, o których producent zapomniał. W tematyce drugowojennej mam dla was ciekawostkę. Pewien znany historyk, Stephen E. Ambrose, badał kiedyś, jak różne kraje opowiadają o II wojnie światowej swoim młodym obywatelom. Jeden kraj wypadł na tym polu blado. Była to Japonia. Historyk stwierdził, że podejście Japonii do tego tematu można wyrazić słowami: pewnego dnia, z niezrozumiałych dla nas powodów, Amerykanie zaczęli zrzucać na nas bomby atomowe. RTS-y tamtych czasów to nie tylko coś tam Crafty czy Red Alert. Były oczywiście inne. Rzecz w tym, że Red Alert i taki StarCraft były tak dobrymi grami, że innym tytułom trudno było się wybić na tym polu. Dark Reign: The Future of War podjął się tego wyzwania i przynajmniej z finansowego punktu widzenia się to udało, bo tytuł sprzedawał się bardzo dobrze. A sprzedaż napędzał jeden aspekt gry, którego próżno szukać w produktach Westwoodu czy Blizzarda. A mianowicie zestaw narzędzi moderskich, który był dostarczany razem z grą. Edytor umożliwiał stworzenie nie tylko swojej mapy, takie atrakcje były przecież wszędzie. Tutaj mogliśmy zrobić o wiele, wiele więcej, w tym namieszać w AI komputerowego przeciwnika, oskryptować poziom i na koniec opakować wszystko w oddzielną kampanię, co cieszyło się dużą popularnością i takich robionych przez społeczność kampanii wyszło wiele. Lubisz serię Command & Conquer i strategię Blizzarda? Daj szansę Dark Reign, raczej się nie zawiedziesz.
Umieszczenie na liście najlepszych pecetowych gier z jakiegoś tam okresu tytułu Nightmare Creatures też może być postrzegane w kategorii kontrowersji. Gra była dobra, nawet bardzo dobra i do tego ambitna. Twórcy projektując mapy opierali się na planach miast i poszczególnych budynków z XIX wieku. Do tego silnik graficzny był jak na swoje czasy całkiem niezły. Tylko że sterowanie na PC-cie było dramatyczne, a pada nie każdy posiadał. A to właśnie w parze z takim kontrolerem można było cieszyć się tym tytułem w pełni. I pewnie dlatego to wersja na PSX-a jest oceniana najlepiej, a na PC-ta najsłabiej. Ale dzisiaj pada ma chyba każdy, więc z czystym sumieniem mogę tytuł polecić każdemu, kto w młodości męczył Castlevanię. JackRabbit 2 to jedna z nowszych gier w tym zestawieniu, bo wyszła dosłownie chwilę przed oknami 98. Jeśli tytułu nie znacie, to wszystko co musicie o nim wiedzieć, widzicie na ekranie. Platformówka kolorowa z królikami w roli głównej. To czego nie widzicie to fakt, że gra miała fajny tryb multiplayer, gdzie na podzielonym ekranie mogły grać 4 osoby. A przez sieć mogły się bawić aż 32 osoby i co ciekawe ludzie grają w ten tytuł cały czas. Umieszczam linka do społeczności w opisie. I kolejny RTS, który został pogrzebany przez zbyt bliską do StarCrafta datę premiery. Warwind 2 Human Onslaught to bardzo ciekawa strategia czasu rzeczywistego z wieloma różnymi frakcjami, w tym z ludźmi, którzy znaleźli się na planecie, gdzie toczy się rozgrywka zupełnie przypadkiem. Otóż odkryli na Ziemi jakiś artefakt, który przeteleportował ich na nieznaną planetę, gdzie w dodatku toczył się już konflikt. Ale to nie koniec. Ludzie, którzy zostali przeteleportowani, podzielili się na dwie frakcje. Naukowców i tych drugich. Warwind 2 to udana strategia, która przypadnie do gustu w szczególności tym, którzy preferowali Warcrafta od Command & Conquera. Niby to tylko platformówka, ale te rendery, te animacje, już na pierwszy rzut oka widać, że to nie jest Super Sunshine Lollipop Mario, to jest Hunter x Hunted, a gra już podczas odpalania podpowiada nam czego się spodziewać. Are you the hunter or the prey? Ciekawostką jest to, że omawiany tytuł jest prequelem gry Earthsage, w której walczy się mechami. Ale gracze dowiedzieli się o tym dopiero przy okazji premiery czwartej albo piątej gry z serii. Ciekawy zabieg. Puszczę wam kawałek ścieżki dźwiękowej i powiedzcie mi, czy też słyszycie tutaj motyw zerżnięty z Mortal Kombat. Target, czyli polski Duke, może nie zwojował świata, a nawet nie może, a na pewno nie zwojował świata, ale na rodzimym podwórku narobił nieco zamieszania. Pomimo kiepskich recenzji w prasie, po tytuł sięgaliśmy chętnie. Może to teatr działań, czyli Polska lat 90., może byliśmy głodni polskiego FPS-a na PC-cie, bo takowe pojawiały się jedynie na Amidze, a może chodziło o coś zupełnie innego. Część z was już się uśmiecha, bo doskonale wie do czego zmierzam. Chodziło o tryb multiplayer na podzielonym ekranie. Wszystko co dobre w Targecie jest właśnie tutaj. W czasach kiedy nie każdy miał dostęp do internetu, czy nie był wpięty do osiedlowej sieci, taka opcja zabawy była czymś fajnym, bo do tej pory na jednym monitorze mogliśmy pograć z kolegą co najwyżej w Wormsy albo jakiś klon Mario na zmianę. Tak więc w multi Target był fajny, ale tylko w polskich warunkach i w tamtych czasach. Natomiast w single player było źle. W 59 numerze Secret Service gra otrzymała ocenę 3 na 10, a recenzent napisał: ocenę jaką wystawiam usprawiedliwiam w następujący sposób. 1 punkt za oprawę dźwiękową, 1 punkt za tryb multiplayer, 1 punkt za odwagę wypuszczenia Targeta w czasach Quake'a i Unreal. Tak, ta gra wyszła w czasach Quake'a i Unreal'a. Kontynuacja gry Myst, czyli Riven, to chyba jedna z tych gier, których przedstawiać nie trzeba. W tytuł nie grali tylko ci, którzy za takimi filmowymi przygodówkami point and click nie przepadali.
Gra okazała się ogromnym sukcesem finansowym i choć została wydana w 1997 roku, to praca nad tytułem zaczęto już w 1993, zaraz po wydaniu Mysta. A jeśli zastanawiacie się, co takiego porabiają twórcy gry, to w zasadzie robią to, co robili przez ostatnie dwie dekady, a nawet prawie trzy dekady. Czyli wydają reedycje Mystów na różne nowe sprzęty, m.in. na VR. I od czasu do czasu wydają jakiś inny tytuł, na przykład w 2016 uraczyli nas grą Obduction. Zestawienie gier, które oglądacie, otwierał Harvester. Brutalny, brudny, zdecydowanie dla starszego odbiorcy. Wyobraźcie sobie, że ten sam deweloper w tym samym roku wydał jeszcze inną przygodówkę. Podwójne kłopoty Bada Takera. Ta gra jest cukierkowo kolorowa i śmieszna. Można wręcz powiedzieć, że jest przeciwieństwem Harvestera. Na naszym rynku gra została wydana w pełni spolszczona, co w 1996 roku nie było jeszcze standardem. A właściwie to czy dzisiaj jest? W każdym razie warto zagrać w podwójne kłopoty Bada Takera, nawet jeśli nie jest się wielkim fanem przygodówek, choćby dla samego humoru i nie najgorszej lokalizacji. Co ciekawe, polskie gazety podawały początkowo, że tytuł gry to Bad Tucker in Real Trouble. Podobno deweloper zmienił tytuł gry właśnie na taki, bo ktoś zastrzegł sobie prawa do zwrotu Double Trouble, co chyba nie jest możliwe. Później prasa trzymała się spolszczonego tytułu. Destiny 2 prawie nie różni się od jedynki i jest powód, dlaczego tak właśnie jest. Otóż to miał być jedynie dodatek do części pierwszej, który spuchł do takich rozmiarów, że deweloper postanowił wydać grę jako samoistny byt. Mamy więc jeszcze więcej tego samego dobrego shootera. Jeśli zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ta gra i jej poprzedniczka chodziły dobrze na waszym skromnym blaszaku, to odpowiedź tkwi w silniku, w którym twórcy zaimplementowali coś, co po spolszczeniu chyba należałoby nazwać renderowaniem portalowym albo renderowaniem portali. W skrócie była to technika, a nawet cały czas jest, polegająca na renderowaniu tego, co akurat jest widoczne i często dotyczyło to gier labiryntowych, jak na przykład Descent. Kiedy gracz jest w jednym pokoju, silnik przetwarza ten pokój oraz to, co widać przez na przykład drzwi. Reszta poziomu nie zabiera mocy obliczeniowej i przede wszystkim pamięci. Dzisiaj wydaje się to abstrakcją, ale jak miało się peceta z 8 MB RAM-u, co było wymaganą ilością, aby odpalić grę, to już takie abstrakcyjne nie było. Wszakże jak głosi stare polskie przysłowie. Kto miał peceta z 8 MB RAM-u, ten ci w cyrku nie śmieje. Dodam jako ciekawostkę, że stworzenie gry kosztowało $500,000, a wydany w tym samym roku Riven, o którym przed chwilą mówiłem, pochłonął minimum $5 milionów. W wyniku kolizji z meteorem na Ziemi zapanowała ciemność, a z tych ciemności zaczęły się wyłaniać różne pokraki. Większość ludzi zginęła, a ci, którzy ocaleli, skupili się w miejscach, gdzie docierało światło słoneczne. Nazwali te miejsca Stalitesami i zbudowali w nich miasta, gdzie czczono nowego boga, światło. W Dark Earth wcielamy się w strażnika w jednym z takich miast, który zaczyna zamieniać się w kreaturę ciemności. Mamy niewiele czasu, aby wyleczyć się z tej dolegliwości. Rozgrywka i mechanika jest podobna do Residentów, czyli mamy prerenderowane tła, trójwymiarowe postacie i kamerę na sztywno. Warto jednak zaznaczyć, że broń palna jest tutaj rzadkością. Ci, dla których to fabuła jest najważniejszym elementem gry, spędzą z Dark Earth kilka miłych godzin. Pofantazjujmy chwilę. Jesteście deweloperem gier, ekskluzywnie gier FPS. Nazywacie się Raven Software. Na świecie istnieje już Quake, Unreal i inne dobre FPS. Wy jednak spędziliście ostatnie lata tworząc FPS-owego gniota. Co robicie w takiej sytuacji? A gdyby tak usunąć sufity w poziomach i kamerę zawiesić nad głową gracza? Nie wiem, czy faktycznie tak to wyglądało, prawdopodobnie nie, ale jak gram w Take No Prisoners i oczyma wyobraźni spoglądam na mapę oczami sterowanego bohatera, to myślę sobie, że byłby to najgorszy i najbrzydszy FPS tamtej epoki. Puste pokoje, oteksturowane hurtowo, z nieskomplikowaną geometrią. Jednak jako już jest to shooter od góry, to wcale to nie przeszkadza. Gra zbierała pozytywne recenzje i na pewno warto dać jej szansę. Incubation Time is Running Out jest też znane pod tytułem Incubation Battle Isle Phase 4
I choć w tytule przywołana jest seria solidnych strategii znanych PC-towcom i Amigowcom, to czwarta odsłona jest bardziej spin-offem niż pełnoprawną kontynuacją Battle Isle. Nie ma to jednak większego znaczenia, bo to nie fabuła jest tutaj mocną stroną, a sama rozgrywka, która przypomina tę znaną serii XCOM. Jest to więc strategia turowa, w której sterujemy poczynaniami grupki żołnierzy. Incubation posiada bardzo przystępny poziom trudności, jak gra się na easy, albo wyśrubowany poziom trudności, jak gra się na innych poziomach. Tytuł wyróżnia fakt, że była to jedna z pierwszych w pełni trójwymiarowych gier strategicznych, która w dodatku posiadała wsparcie dla akceleratora 3DFX. Powiedziałem jedna z pierwszych jako bezpiecznik, bo całkiem możliwe, że to była pierwsza taka gra. Nie mogłem sobie przypomnieć, aby jakaś inna wyszła wcześniej. Jeśli znacie strategię Full 3D wydaną przed październikiem 1997 roku, dajcie znać. W czasach, kiedy uwaga Petera Molyneux była skupiona na Dungeon Keeperze, mała część zespołu Bullfrog pichciła inny tytuł, Dim Hospital. Jedyny wkład pana Petera w ten symulator szpitala to ogólny zamysł gry. Tytuł raczej znany, więc nie poświęcam czasu na jego opisywanie i przejdę do małej dygresji. Jak zakładam, większość z nas lubi gry wyprodukowane przez Bullfroga, bo chyba wszystkie ich gry okazały się mniejszym lub większym hitem. Potem przyszedł Electronic Arts i zrobił swoje. Jak wiemy, EA ma na koncie więcej utalentowanych zespołów. Ale ja nie o tym. Jako iż prawa do tytułów Bullfroga są teraz w rękach, przepraszam, mackach Electronic Arts, a ci wolą co najwyżej wydać jakąś abominację na smartfony z repertuaru byczej żaby, to niekoniecznie musimy się smucić. Otóż członkowie starego Bullfroga w różnych innych zespołach dostarczają nam tak zwanych duchowych spadkobierców wybranych hitów. I tak, Syndicate doczekał się takiego duchowego następcy w postaci Satellite Rain, Dungeon Keeper w postaci War for the Overworld, a także Dim Hospital doczekał się nowego wcielenia za sprawą gry Two Point Hospital, stworzonej przez byłych pracowników Bullfroga, a w szczególności jednego, Marka Webleya, który co ciekawe jest szwagrem Petera Molyneux. Dodam jeszcze, że dawno temu przeszedłem tytuł na PSP i była to droga przez mękę, bo na PSP można było jedynie odpalić wersję PSX-ową, która miała fatalny interfejs i mnóstwo bugów w bonusie. Platformówki na bazie bajek Disneya mają sobie to coś. Nawet jeśli nie było się fanem kinowych wersji Aladdyna czy Króla Lwa, to gry o takich tytułach często siedziały na twardzielu. Z Herkulesem było podobnie, osobiście nigdy nie widziałem tej kreskówki, a w platformówce zaszedłem swego czasu daleko. Gra była takim łącznikiem pomiędzy platformówkami 2D z tymi, które miały nadejść, czyli w pełni trójwymiarowymi. I tak tutaj mamy miks. W Herkulesa można pograć nawet na współczesnych kompach za sprawą wersji Steamowej. Polacy nie gęsi, swój klon Command & Conquera mają. Patrząc na okładkę, a potem oglądając intro gry, można dojść do wniosku, że ktoś zrobił kolejną grę w uniwersum Terminatora. Ale tak nie jest. Earth 2140 to RTS z ciekawą oprawą graficzną, dużą ilością budynków i jednostek oraz nie najgorszym udźwiękowieniem. A to wszystko za 39,95, co nawet w 1997 roku było niską ceną, bo inne nowe gry kosztowały tyle co dzisiaj. F-22 Raptor to miodny symulator lotów dla tzw. non-simmersów. Takim mianem fani hardkorowych symulatorów określają tych, którzy grają w symulatory, gdzie aby wystartować naciska się jeden guzik, a nie 249 guzików. W tym tytule twórcy gry, Nova Logic, pożegnali się z wokselami, które były używane do stworzenia teatru działań i przesiedli się na poligony. Gra warta sprawdzenia i tak jak wspomniałem, nie jest to ciężki symulator, a raczej jeden z tych lekkich, więc każdy może do gry zasiąść. Gra od firmy, która stworzyła Little Big Adventure i która jest powiązana z firmą, która wydała Another World, musiała być dobra. I Time Commando niewątpliwie jest dobrym tytułem. Francuski deweloper wziął swój silnik graficzny użyty w Little Big Adventure, podrasował go i efekt widzicie na ekranie. W grze zwiedzimy 9 różnych epok, mamy m.in. Dziki Zachód, feudalną Japonię czy średniowiecze.
Zwiedzanie to jednak nie jedyna rzecz, jaką przyjdzie nam tutaj robić, bo w grze jest też dużo akcji. Przeczytałem gdzieś, że gra jest określana mianem Arcade Adventure, co świetnie pasuje do tego tytułu. Kolejna pozycja to wyścigi o nazwie Toka Touring Car Championship. W odróżnieniu od większości gier tego typu z tamtych czasów, Toka to symulator, nie arcade'owa ścigałka i co warte podkreślenia, gra wyszła przed pierwszym Gran Turismo. Toka broniła się głównie świetnym modelem jazdy, bo graficznie była w tyle za konkurencją. Nie brakowało głosów, że gra wygląda gorzej niż wydane 3 lata wcześniej wyścigi Ridge Racers. Jednak deweloper Codemasters odrobił pracę domową i na bazie silnika tej gry stworzył o wiele bardziej popularną serię o nazwie Colin McRae Rally. Jeśli zastanawialiście się, w którą grę zagrać, Terminator Future Shock czy Terminator Skynet, to polecam opcję numer 2. Grafika jest lżejsza dla oka, bo można już ustawić wyższą rozdzielczość, sterowanie dopracowano i przede wszystkim ten tytuł jest prostszy, co nie znaczy, że jest prosty. Pamiętajcie, że mówimy o grach z połowy lat 90. Ich tryb Easy to dzisiejszy Nightmare. Gra jest wyraźnie lepsza od pierwowzoru i jest to trochę dziwne, bo przez długi czas Skynet był produkowany jako dodatek do Future Shock. Jednak Bethesda postanowiła wydać tytuł samodzielnie. Dodam, że gry dzieli zaledwie rok. I really don't want to get involved. Please, monsieur, find the men who stole my will or great evil. Tusze to zabawna przygodówka osadzona w dość niezabawnych czasach, bo teatrem działań jest Francja z okresu tzw. francuskiej wojny religijnej. Okres ten trwał od 1562 roku do 1598. Choć niektórzy historycy twierdzą, że koniec walk nastał dopiero w 1629 po podpisaniu traktatu w miejscowości Alais. Jednak to i tak nie zakończyło rozlewu krwi, bo przez kolejne 100 lat dochodzić będzie do mniejszych czy większych ekscesów pomiędzy stronami konfliktu, czyli katolikami i hugenotami. Kto wygrał? Cóż, słyszeliście kiedyś o hugenotach? No właśnie, hugenoci są potocznie nazywani kalwinistami, czyli mówimy o kościele protestanckim i pod taką nazwą są w naszym kraju bardziej znani. W każdym razie w wyniku różnych zawirowań politycznych w większości opuścili tereny Francji i rozeszli się po całej Europie, w tym do Polski. W 2000 roku powstało Polskie Towarzystwo Hugenockie, które zrzesza potomków wspomnianych imigrantów religijnych. I teraz już wiecie. Wracając do tematu. Tusze, przygody piątego muszkietera to zabawna i wciągająca przygodówka, która w naszym kraju została wydana z polskimi napisami i co ciekawe, choć gra wyszła pod koniec 95 roku, to odpala się nawet na PC-cie z procesorem 386. Jako fan gier FMV sprawdzałem każdy taki tytuł, a SpyCraft był jednym z lepszych. Podpowiem, jeśli ktoś nie wie, FMV to akronim od Full Motion Video. Zwykle mamy więc do czynienia z solidną porcją filmów, kręconych często na kiepsko doświetlonym green screenie i w akompaniamencie fatalnej gry aktorskiej. SpyCraft przełamuje ten porządek. Filmy są zrealizowane hollywoodzko, aktorzy świetnie grają swoje role, a historia jest ciekawa. Wytwórnia Universal wykupiła nawet prawa do stworzenia filmu na bazie gry, ale chyba nic z tego nie wyszło. SpyCraft wyszedł na trzech płytach i był jedną z pierwszych gier wydanych również na nośniku DVD. Grze towarzyszy od lat pewna teoria spiskowa. Otóż przy tytule pracowali byli agenci CIA, a nawet jeden z byłych szefów tej agencji wywiadowczej, pan William Colby, który nawet występuje w grze. Chwilę po wydaniu SpyCrafta ciało Colby'ego zostało znalezione nad rzeką Waikomiko. Jedni twierdzą, że powiedział za dużo, lekarz twierdzi, że miał atak serca lub zawał, a syn wysuwa teorię, że było to samobójstwo. W 1998 roku cieszyliśmy się pierwszym polskim FPS-em na PC-ty, Targetem, o którym była już mowa. Natomiast rok wcześniej ukraiński deweloper pokazał światu grę Chasm The Rift. Nieistniejący już producent gier, o którym mowa, Action Forms, to ci sami ludzie, którzy w następnych latach stworzą całą serię gier pod sztandarem Carnivores. Tytuł został wydany przez wielkiego wydawcę, firmę GT Interactive, która szukała dla siebie następnego po Quake'u hitu FPS-owego.
Kazm hitem nie był, ale to nie znaczy, że gra była zła. Po prostu była gorsza od Quake'a, co można przecież powiedzieć o większości shooterów z tamtych lat. Największym minusem gry są nudne poziomy, będące często zwykłym labiryntem. Jest tutaj jednak sporo miodnego strzelania i ja przynajmniej lubię do tytułu wrócić co jakiś czas. Kiedy ukazał się Warhammer Shadow of the Hornet Rat, fani gier strategicznych, którym dodatkowo uniwersum Warhammera nie było obce, byli zachwyceni. Ale w tłumie zachwyconych graczy słychać było też narzekania, głównie na silnik 3D, który był delikatnie mówiąc taki sobie, nawet jak na rok 95. Narzekano też na interfejs, który wymuszał powtarzanie nużących czynności myszką. W sequelu Warhammera z pod tytułem Dark Omen twórcy poprawili zarówno aspekt kiepskiego interfejsu, jak i aspekt graficzny, choć jednostki cały czas były 2D. Ich trójwymiarowe wcielenie można jednak oglądać w krótkich animacjach w rogu ekranu przy wykonywaniu różnych akcji. Niestety gra nie sprzedała się dobrze, a GameSpot już w 1998 roku, czyli w roku, w którym gra się ukazała, dał grze nominację do nagrody pod tytułem Najlepsza gra, w którą nikt nie grał. Dark Omen nie zdobył jednak tego tytułu, ten przypadł grze. Niestety ten tytuł przypadł grze Battlezone i nie był to jedyny podobny sukces. Gra znalazła się też na liście Cinetu pod tytułem Top 10 gier, których nikt nie kupował. Oryginalny Battlezone zadebiutował w 1980 roku na automatach. W 1998 roku ukazała się reimaginacja gry, która nie była już zwykłym shooterem w kosmicznym czołgu. Nowy Battlezone to miks gry strategicznej i shootera z dużym naciskiem na oba te aspekty, a to wszystko skąpane w całkiem wciągającej fabule. Tytuł zbierał bardzo pozytywne recenzje, co zatem poszło nie tak. John Resnick, jeden z twórców, ma taką teorię. Łącząc tę nowoczesną wersję Battlezone tak blisko z oryginalną grą zręcznościową, poprzez reklamy i projekt pudełka z grą, prawdopodobnie wprowadziliśmy w błąd wielu naszych potencjalnych odbiorców, aby myśleli, że to tylko prosty, napakowany akcją remake. Battlezone doczekał się odświeżonego wydania w 2016 roku, a aby nie było wątpliwości, o którą grę chodzi, do tytułu dodano 98 Redux. Przy okazji tego tytułu wspomnę jeszcze o czymś, co nazywało się ANET, albo ActiveNet lub ActiveLink. Był to kod odpowiedzialny za aspekt sieciowy wielu gier stworzonych przez Activision od 1995 roku i był też licencjonowany innym firmom. Niby nic specjalnego, ale wiąże się z nim pewna pozytywna historia. Otóż w 2001 lub 2002 roku, źródła podają różne daty, Activision zamknęło swoje multiplayerowe serwery, m.in. te przygotowane dla Battlezone. Ale pod naporem fanów firma zgodziła się udostępnić kod źródłowy Anetu na licencji GPL. To miły krok ze strony wielkiej korporacji, na którym skorzystali zarówno gracze, jak i uczący się deweloperzy, którzy chętnie podglądali, jak Anet działał od środka. O ZAR mówiłem już w materiale o Pentiumie 166 z MMX-em i 3DFX-em, tutaj zatem szybko przypomnę, że jest to fajny shooter, w który można dzisiaj zagrać na współczesnych PC-tach dzięki wersji Steamowej. Zapowiedź gry w CD Action numer 78 z roku 1997 zaczyna się słowami. Witajcie w kolejnej grze FPP. Tym razem niestety nie będzie rozlewania krwi na prawo i lewo, ani układania wianuszków z jelit lub wzorków serduszek. W grze ZAR bowiem naszymi wrogami są maszyny, które jak na złość nie posiadają składników tak cieszących każdego dumomaniaka. Nie usłyszymy nawet jęków bólu czy jakichś ciekawych odzywek naszej postaci, bo element niszczący, którym sterujemy w owej grze, również jest robotem. Dodam jeszcze, że jest to gra rosyjskiego dewelopera Mad Dogs Game, która obecnie funkcjonuje pod szyldem 1C. Ciekawostką jest to, że to właśnie tej firmie Delphine Software powierzyło przeportowanie Another World na systemy z rodziny Windows 3X. Nie musicie się jednak obawiać, że kupując grę będziecie wspierać budżet pewnego niskiego pana z Kremla, prawa do ZAR są obecnie w rękach Night Dive Studios. Firmę System 3 większość z nas kojarzy jedynie z serii gier The Last Ninja, zarówno w wersji 8-bitowej, jak i 16-bitowej. Był to jednak producent / wydawca z dość bogatą biblioteką. Wyraźnie brakowało im hitowych tytułów. Oprócz wspomnianego Last Ninja mieli jeszcze jeden światowy hit – Constructor.
Pierwsze wzmianki o tej produkcji pojawiły się w prasie już w 1991 roku, a gra wydana została dopiero w 1997. Oczywiście była to zupełnie inna gra niż ta zaprezentowana w gazecie. Po prostu jest to sygnał, że deweloper długo myślał o tytule. Produkt finalny okazał się bardzo miodną i śmieszną grą strategiczną, w której wcielamy się w kierownika firmy budującej domy. Ale gra nie jest zwykłym klonem SimCity. Zresztą zobaczcie kawałek programu Escape. Nieprzyjemnie robi się także wówczas, gdy nasi robotnicy słaniają się na nogach, nie mogąc efektywnie zarabiać dla nas pieniędzy. Należy ich wtedy skierować do szpitala, by przeszli rutynowe badania kontrolne zakończone amputacją mózgu. Odleżą po nim parę dni w szpitalu, przejdą krótką rehabilitację, o ile zostali habilitowani i tytuł im odebrano. I wyjdą jak nowi, w pełnej gotowości do pracy. No, przynajmniej ci, którzy przeżyli. Gra doczekała się wersji HD, w tym również na konsolę i nawet na Switchu możemy wrócić do konstruktora. A jako fan gry nabyłem wersję fizyczną zaraz po wydaniu i muszę przyznać, że jest to udany port. Z Lands of Lore Guardians of Destiny mam pewien problem. Zgodzicie się chyba, że z filmami jest często tak, że te, które używały efektów praktycznych, zestarzały się dobrze. Natomiast te, w których twórcy połasili się na lśniące 3D lat 90., wyglądają dzisiaj źle. Tutaj mamy chyba podobną sytuację. Uwielbiam staroszkolne RPG z ruchem segment po segmencie, tak jak wyglądało to chociażby w pierwszej części Lands of Lore z pod tytułem The Throne of Chaos. Problem polega na tym, że w części drugiej twórcy zmienili taki sposób przedstawiania świata gry na taki ze swobodnym ruchem. I zwykle nie jest to problem, ale silnik Guardians of Destiny zestarzał się fatalnie, a nawet w czasach wydania gry w 1997 roku był co najwyżej taki sobie. Brzydkie sprite i sterowanie, do którego trzeba się przyzwyczaić, to na szczęście jedyne minusy gry. Ta broni się przede wszystkim opowiadaną historią, często wyrażaną w postaci dobrze przygotowanych animacji i w dodatku historia ta posiada aż 7 różnych zakończeń. Jeśli grafika Was nie odstrasza, to dajcie grze szansę. The Smoking Mirror, czyli druga część Broken Sword, to udana przygodówka point and click, w którą można dzisiaj zagrać nawet na Androidzie. Ważną informacją może być to, że część druga nie wymaga znajomości poprzedniej odsłony. Możecie więc od razu zabrać się za dymiące lustro, co nie znaczy, że nie polecam części pierwszej. Też jest dobra. Tytuł chyba znany, więc skupię uwagę na silniku gry, który został nazwany Virtual Theater. Za grę i silnik odpowiada Revolution Software. Różne iteracje silnika możecie oglądać w grach takich jak Lure of the Tempest, Beneath a Steel Sky, czy właśnie w serii Broken Sword. Co ciekawe, amigowe wersje gier, które działały na specjalnej motorolowej wersji silnika, wyróżniały się tym, że działały bardzo szybko. Tak szybko, że Sierra, która zjadła zęby na produkcji przygodówek na swoim autorskim silniku, postanowiła wynająć zespół Revolution Software do przeportowania 6. części King's Quest na Amigi. Choć na pierwszy rzut oka Creatures wygląda na jakiś program multimedialny lat 90. dla najmłodszych, to zapewniam, że nim nie jest. Otóż seria Creatures to jedna z najbardziej skomplikowanych gier, jakie kiedykolwiek powstały. Mózgi oparte o sieci neuronowe, symulacja zmysłów wzroku, słuchu czy dotyku, skomplikowana chemia, a to wszystko na komputerach z połowy lat 90. Innymi słowy, Creatures to symulator życia wspomagany sztuczną inteligencją. Sterujemy tutaj ludkami, które... Wróć, nie sterujemy nimi, one sterują sobą same. Nasza rola ogranicza się do nauczenia ich języka, to podstawa, aby móc wydawać im polecenia, a następnie do nagradzania ich za pewne czynności i karaniem za inne. I tutaj do gry wchodzi sztuczna inteligencja. Tak zwane Nornsy zapamiętają, że nie podoba nam się, jak one coś robią i wtedy obliczają sobie, czy opłaca im się nas rozgniewać, czy nie. Informacje, jakie posiadają, przekazują dalej, zarówno podczas interakcji z innymi Nornsami, jak i w swoim DNA. Jak tego dokonano, w dodatku w połowie lat 90. na raczej słabych maszynach? Musiałbym poświęcić dedykowany film na ten temat, ale od razu zaznaczę, że nie planuję, bo szczerze mówiąc, sam nie wiem, czy dobrze to wszystko zrozumiałem. Szczęśliwie znajdziecie na YouTube ludzi, którzy podjęli się tego wyzwania. Link do przykładowego klipu umieszczam w opisie. Trzeci Warlords trafił na półki sklepowe w drugiej połowie 1997 roku i cóż, jak już wspomniałem, był to ciężki okres dla RTS-ów, które nie były jakimś Command & Conquerem,
czy Warcraftem, a co dopiero jak gra strategiczna nie była w ogóle RTS-em? I tak, Wataszkowie 3, pomimo dobrych ocen w prasie, nie odniosły sukcesu. Gra sprzedawała się tak źle, że jest ostatnią w serii, a po porażce twórcy postanowili porzucić mechanikę klasycznych Warlordsów i zapoczątkowali nową serię będącą spin-offem Warlords z podtytułem Battle Cry, który jest już pełnoprawnym RTS-em. Warlords 3 spodoba się w szczególności tym z Was, którzy lubią pogrywać w Heroes. Już samo spolszczenie tytułu tej przygodówki oddaje trochę jej nastroju. Nie mam ust, a muszę krzyczeć. Fabuła prezentuje się tak. Ludzkość tworzy superkomputer. Superkomputer niszczy ludzkość, ale na tym nie kończy. Okazuje się bowiem, że maszyna, która nazwała siebie AM, nienawidzi ludzi do tego stopnia, że postanawia oszczędzić 5 przedstawicieli naszego gatunku, utrzymać ich przy życiu przez 109 lat i w tym czasie trochę ich potorturować. Po wybraniu postaci, jednej z 5, gracz może się przekonać, jakie piekło zgotowała nam maszyna. Piekło jest tutaj bardzo trawnym określeniem. Powiem tak, jeśli macie czas tylko na jedną przygodówkę point and click w tym roku i wolicie klimatyczne przygodówki niż te śmieszne, to nie szukajcie dalej. Tytuł do nabycia m.in. na Steamie. Czuję się wręcz zobligowany zrobić spory off-topic odnośnie autora scenariusza do gry. Za fabułę I Have No Mouth and I Must Scream odpowiada pisarz Harlan Ellison, a gra jest adaptacją jego krótkiego opowiadania wydanego w 1967 roku. Pan Harlan zmarł w 2018 roku, a jego małżonka 2 lata później. Co ciekawe, była to jego 5. żona. Ale co wydaje mi się jeszcze ciekawsze, jego dorobkiem literackim zarządza obecnie Amerykanin polskiego pochodzenia, niejaki Joseph Michael Straczynski, twórca takich seriali jak Babylon 5 czy Sense8. Okej, to polskie pochodzenie to takie trochę naciągane. Rodzice pochodzili z małej miejscowości, prawdopodobnie Bohdanówka, która była wtedy na terenach Polski. Później wieś znajdowała się na terenach ZSRR, a obecnie jest w granicach Białorusi. Z panem Ellisonem wiąże się jeszcze jedna fajna ciekawostka. Znacie wszyscy serię filmów z elektronicznym mordercą, który czasami nazywany jest Terminatorem. Ellison pozwał twórców filmów, zarzucając im skopiowanie jego pomysłu ze scenariusza do serialu Outer Limits, konkretnie z odcinka zatytułowanego Żołnierz, który został wyemitowany po raz pierwszy w 1964 roku. Jego argumentacja była na tyle dobra, że wytwórnia poszła z nim na ugodę i dodatkowo zobligowała się umieścić go w napisach końcowych filmu. Obejrzałem elektronicznego mordercę pewnie 1000 razy, ale nigdy nie widziałem tam wzmianki o Ellisonie. Więc odpaliłem 1001 i faktycznie wzmianka w napisach końcowych się znajduje. Oczywiście Cameron zaprzecza, że skopiował cokolwiek z pracy Ellisona. Platformówkę Rayman zna z pewnością każdy. Na liście umieszczam pierwszą odsłonę przygód Raymana, a te są cały czas kontynuowane i przez lata były wydane na chyba wszystkich mainstreamowych sprzętach, począwszy od PlayStation, a na iPhone'ie kończąc. Przy okazji dodam, że tytuł miał też trafić na przystawkę CD do SNES-a, ale kiedy Nintendo pogrzebało projekt, twórcy postanowili szukać dla siebie nowej platformy. W każdym razie jakiś czas temu odnaleziono prototyp, z którego gameplay widzicie na ekranie. A jeśli chcecie posłuchać nieco więcej o przystawce CD do SNES-a, to odsyłam do tego materiału. Gra wciągała humorem, śliczną grafiką, animacjami i miała też dobre udźwiękowienie. Raymanowi można zarzucić tylko jedno – brutalny poziom trudności, zwłaszcza na dalszych poziomach. Czy ktoś z Was słyszał o kimś, kto grę przeszedł? Pewnie nie. Wysoki poziom trudności był łatany po latach, ale i tak gra jest trudna. A jeśli dodamy do tego fakt, że była kierowana do raczej młodszych odbiorców, to jest to trochę dziwne. Tempo prac nad kolejnymi odsłonami gry Screamer robi wrażenie. Jedynka wyszła w 1995 roku, dwójka już w 1996 roku i była zupełnie inną grą z innym modelem jazdy, a trzecia odsłona nazwana Screamer Rally ukazała się w 1997 roku i kolejny raz dokonano zmiany w mechanice gry. Nie mówimy więc o zwykłym dorobieniu nowych map czy modeli samochodów. Screamer Rally różni się wyraźnie od części drugiej, a rzeczą, która od razu rzucała się w oczy, była obsługa akceleratora 3DFX. Trasy były też bardziej wyboiste niż w dwójce i właściwie to tylko jedna rzecz została skopiowana ze starszej odsłony. Dźwięki samochodów.
W niczym to jednak nie przeszkadza, więc jeśli szukacie dobrych arcade'owych wyścigów pod akcelerator, to Screamer Rally jest godny polecenia. Phantasmagoria Puzzle of Flesh, choć nie ma dwójki w tytule, to potocznie tak została ochrzczona przez gracze. Ten brak dwójki w tytule jest tłumaczony tym, że zespół Sierra Online chciał wydać trzy gry o tytule Phantasmagoria, które nie miały mieć ze sobą nic wspólnego. Każda gra to inna historia, inne postacie, lokacje itd. Wspólnym mianownikiem był ciężki klimat, momentami tak ciężki, że część krajów pozwoliła jedynie na mocno ocenzurowaną wersję gry, a część całkowicie zakazała jej sprzedaży. Aby trochę rozładować napięcie, do gry dodano zaskakującą wręcz ilość easter eggów. Druga odsłona gry okazała się jednak ostatnią i trzecia Phantasmagoria nie doczekała się wydania. Szkoda, bo te dwie, w które możemy zagrać, to solidne przygodówki, choć pewnie nie dla każdego. Ludzkości w końcu udało się tak zatruć atmosferę Ziemi, że konieczne było szukanie nowej planety do zatrucia. I wtedy mądrzy ludzie przypomnieli sobie, że gdzieś tam niedaleko mamy Marsa, którego stosunkowo prosto można poddać terraformowaniu. W dodatku na Marsie odkryto złoża surowca o nazwie Petra 7, który miał zaspokoić potrzeby energetyczne Ziemian na nowej / starej planecie. Wszystko szło gładko, aż pewnego dnia pojawili się Tarowie, rasa szaraków desperacko poszukujących nowego miejsca, które mogliby nazwać domem, i Mars był ich kandydatem numer jeden. Po krótkiej wymianie uprzejmości strony dochodzą do wniosku, że ktoś musi odejść, i tutaj zaczyna się zabawa. Dark Colony to RTS inny niż wszystkie strategie czasu rzeczywistego, jakie się ukazały w tamtym czasie, i być może było to kluczowe w odniesieniu sukcesu. Ta inność przejawiała się m.in. w sposobie budowania bazy oraz szacunku dla poszczególnych jednostek. Dodatkowo była to jedna z pierwszych gier, gdzie wprowadzono cykl dnia i nocy, który w dodatku coś zmieniał na polu walki. Zarowie widzieli lepiej w nocy, przez co ich ostrzał bardziej wtedy bolał, a ludzie odwrotnie, zadawali więcej obrażeń za dnia. Dark Colony to zdecydowanie jedna z lepszych strategii ery Windowsa 95 i bawi dzisiaj tak samo dobrze jak wtedy. Total Annihilation jest kolejnym RTS-em, któremu udało się zdobyć rzeszę wiernych fanów w czasach popularności Red Alerta, który to ukazał się kilka miesięcy wcześniej. Właściwie to popularność tytułu wcale nie słabnie, pomimo tego, że gra doczekała się dwóch duchowych następców, Supreme Commander oraz Planetary Annihilation. Wszystko za sprawą moda o nazwie Escalation, który pozwala bawić się grą pod nowszymi systemami i w rozdzielczościach panoramicznych, dodając przy okazji nową kampanię. Nie wszyscy byli jednak tytułem zachwyceni. W Gamblerze ze stycznia 98 roku opublikowano recenzję, w której tytuł zebrał skromne 65%, a recenzent napisał: ta gra nie potrafiła przykuć mnie do komputera tak, abym zapomniał, że istnieją inne rozrywki, na przykład kino, książka czy telewizja, nie mówiąc już o spotkaniach z przyjaciółmi. Cóż, trzeba przyznać, że srogie wymagania stawiał recenzent grom. W ramach ciekawostki dodam, że prawa autorskie do tego tytułu posiada obecnie białoruska firma z siedzibą na Cyprze, Wargaming.net. To ci od World of Tanks. To trochę dziwne i nigdy nie myślałem, że będę musiał dodawać takie informacje do filmów, ale sytuacja na świecie jest jaka jest. Więc informuję, że firma Wargaming nie popiera napaści Rosji na Ukrainę i nawet zwolnili wysoko postawionego pracownika, który poparł działania wojenne. Oddworld to popularna gra, która zbierała jedynie pozytywne recenzje i może się też pochwalić po każdą liczbą nagród, dlatego nie będę jej tutaj opisywał. Po prostu świetna platformówka, jeśli jakimś cudem tytuł wam umknął, zagrajcie. Co ważne, dzisiaj możecie skupić uwagę na remake'u z pod tytułem New and Tasty, który jest tak samo dobrze oceniany jak oryginalna gra. Wtrącę jeszcze taką ciekawostkę. Gra, jak wiecie, okazała się wielkim hitem, dobrze ocenianym przez graczy i recenzentów. Jednak w fazie jej tworzenia, jeden z wysłanników producenta, który sprawdzał postępy prac, postawił sobie podobno za punkt honoru ukatrupienie Oddworlda. Gra mu się nie podobała i był przekonany, że będzie finansową klapą. W dodatku z projektów, które doglądał, miał swojego innego faworyta, więc regularnie sabotował pracę nad Oddworldem.
na przykład przesuwając budżet czy ludzi w stronę faworyzowanego projektu. Kiedy nic nie przynosiło skutku, a prace nad grą cały czas szły płynnie do przodu, ów producent postanowił zagrać wabank. Pokazał swojemu szefowi kawałek gameplaya, przekonany, że to pogrzebie projekt, ale stało się wręcz odwrotnie. Szefostwo GT Interactive, widząc rozgrywkę, przydzielili deweloperom dodatkowe kilka milionów dolarów na stworzenie gry i aż 10 milionów dolarów na promocję tytułu. W czasach, w których Blizzard wydał drugiego Warcrafta, firma nie była jakoś specjalnie znana. Diablo wyjdzie dopiero za rok, a ich dotychczasowe hity, nie licząc pierwszej odsłony wojennego rzemiosła, to głównie gry na 16-bitowe konsole, takie jak Justice League Task Force czy Death and Return of Superman. Choć określenie hity jest mocno na wyrost. Jednak jako iż Warcraft zebrał bardzo pozytywny odzew graczy, to firma szybko przystąpiła do pracy nad kontynuacją i było to naprawdę szybkie tempo. Nad dwójką zaczęto pracować w lutym 1995 roku, w grudniu była już premiera. Niecały rok wystarczył, aby stworzyć jedną z lepszych strategii tamtych lat, w którą ludzie grają po dziś dzień. Nie będę zachwalał tytułu, bo go znacie i wiecie, że jest dobry. Idziemy dalej. Dark Forces było udanym FPS-em w świecie Gwiezdnych Wojen i oczekiwania względem części drugiej były duże. Zwłaszcza, że premiera została ustalona na chwilę po wydarzeniu, jakie pamiętamy m.in. za sprawą krążków Tazos, czyli wydaniu Gwiezdnych Wojen w edycji specjalnej z okazji 20-lecia premiery części pierwszej, znaczy się czwartej. Hype był zatem duży i LucasArts nie zawiodło graczy, wydając miodnego shootera na zupełnie nowym silniku. Poprzednio nazywał się Jedi, teraz był to Sith. Jednak nie tylko trójwymiarowe środowisko było atutem gry i nie tylko fakt, że były to Gwiezdne Wojny. Dark Forces 2 to po prostu dobry shooter, zrobiony z rozmachem i z takim level designem, że chyba każdy przynajmniej raz przystanął na chwilę, aby popodziwiać widoki. Do tego dostaliśmy solidną porcję przerywników filmowych zrealizowanych na najwyższym poziomie. I tutaj ciekawostka. Fani Gwiezdnych Wojen zauważyli, że od czasu zwieńczenia oryginalnej trylogii, co nastąpiło w chwili wydania części szóstej, czyli powrotu Jedi w 1983 roku, miecz świetlny w wymiarze oficjalnym nie został użyty ani razu. Stało się to dopiero w tej wydanej w 1997 roku grze. Reasumując, gra była dobra i wcale nie przeszkadza tutaj to, że jest to Star Wars, a nie Battlestar Galactica. Chwilę po premierze wersji Shareware Shadow Warriora, George Broussard, jeden z twórców, udzielił wywiadu serwisowi Shuriken Times. Redaktor poprosił go o ustosunkowanie się do opinii internautów, że Shadow Warrior jest klonem Duke'a z motywem filmu Wielka Draka w chińskiej dzielnicy. Broussard odpowiedział: ci ludzie i tak nie kupiliby gry, więc przyjmuję ich komentarze z przymrużeniem oka. Właściwie to nie wiem, w czym miał tutaj tkwić problem. Gra działa na tym samym silniku, więc podobieństwo do Duke'a samo się nasuwało, a Wielka Draka w chińskiej dzielnicy to dobry film. W każdym razie, kiedy gra się ukazała, malkontentów było niewielu. Pomimo tego, że Shadow Warrior odstawał graficznie od trójwymiarowych FPS-ów, jakie już wtedy mieliśmy. Niedobory graficzne gra nadrabiała ciętym humorem, bestiariuszem i ciekawym arsenałem. Dzisiaj w grę można pograć na wiele sposobów, wyszła nawet wersja na iOS, jeśli lubicie wygłupy. Rozsądniej jest chyba sięgnąć po wersję odświeżoną z obsługą rozdzielczości panoramicznych. Co ciekawe, wersja klasyczna gry została przez twórców udostępniona za darmo i jest do pobrania na przykład na GOG-u. Reboot zafundowany przez polskiego dewelopera, Flying Wild Hog, też trzyma poziom i warto go sprawdzić. Na tym świecie jest chyba coś, dlaczego warto żyć? Śmierć zastanowił się przez chwilę. Koty, stwierdził w końcu. Koty są miłe. Książki z serii Świat Dysku pojawiły się u nas ze sporym poślizgiem. Na przykład cytat, który przytoczyłem, pochodzi z książki Czarodzicielstwo, która została wydana w 1988 roku, ale u nas po raz pierwszy trafiła do księgarni w 1997 roku, czyli rok po wydaniu omawianej gry. Przeniesiony na komputery Świat Dysku okazał się świetnie ocenianą przygodówką typu point and click, a część druga była jeszcze lepiej oceniana i trafiła do szerszego grona odbiorców. Mamy tutaj dużą dawkę humoru, śliczne, ręcznie rysowane tła i... Świat Dysku. Szybko! Musisz pójść ze mną, rzuciła. Grozi ci wielkie niebezpieczeństwo. Dlaczego?
bo cię zabiję, jeśli nie pójdziesz. Po tak długim seansie tego klipu możecie dojść do wniosku, że druga połowa lat 90. strategiami stała. I tak faktycznie było. Age of Empires to kolejny tego dowód. Grę można podsumować jako cywilizacja Sida Meiera rozgrywana w czasie rzeczywistym. Część z was może się zastanawiać, dlaczego ta gra jest tak nisko, przecież to świetna strategia, która przykuwa do ekranu na długie godziny. Pełna zgoda, tylko czy mając do wyboru część pierwszą albo drugą, wybieracie częściej jedynkę? Ja zdecydowanie częściej odpalam część drugą, która była po prostu większa i lepsza. Niestety, wyszła dopiero w erze W9.8. W Age of Empires można dzisiaj zagrać w odświeżonej wersji HD. Ba, nawet w wersji 4K. I choć spędziłem z taką wersją kilka miłych dni, to jednak zdarza mi się powrócić do wersji klasycznej. Moim skromnym zdaniem wysoka rozdzielczość tej grze nie służy. Ale co kto woli, opcje mamy. A jeśli wolicie klimaty science fiction, to warto wiedzieć, że na tym samym silniku, o nazwie Genie, powstała gra Star Wars Galactic Battlegrounds, która jest takim Age of Empires w realiach Gwiezdnych Wojen. Słowo Dick, oznaczające detektywa, strasznie źle się zestarzało. Duckman The Graphic Adventures of Private Dick to przygodówka point and click, którą docenią w szczególności fani kreskówki, ale gra spodoba się nie tylko im. Po kolei. Duckman to serial animowany, który zadebiutował w 1994 roku i był skierowany do starszej widowni. Tytułowy kaczor, jak samo sobie mówi... What do you do here? I look at breasts. Yeah, and I'm a detective. But mainly the breast thing. Oh, cool. Serial był dobrze przyjęty i mógł się pochwalić niezłą obsadą. Tytułową rolę grał tutaj Jason Alexander, znany z popularnego serialu Seinfeld. Duckman był lubiany przez swoją grupę docelową, ale niestety powstały jedynie 4 sezony, a na domiar złego ostatni odcinek kończy się cliffhangerem. Warto wiedzieć, że komputerowe przygody detektywa zostały opublikowane w tym samym roku, co ostatni sezon kreskówki. Gra jak na przygodówkę lat 90. jest prosta. Nie ma tutaj zagadek, które da się rozwiązać jedynie z solucją. Można wręcz powiedzieć, że cały czas idzie się tutaj do przodu. Co ciekawe, fabuła została napisana przy udziale twórców telewizyjnego Duckmana i usłyszymy tutaj niemal wszystkie głosy, jakie były w wersji telewizyjnej. Ale twórcom nie udało się namówić do współpracy Jasona Alexandra, więc głos Duckmana jest tutaj podkładany przez kogoś innego. Myślałem, że to będzie przeszkadzało, ale po 5 minutach o tym zapomniałem. Zatem, szukacie nietrudnej przygodówki i chcecie się pośmiać? Odpalajcie Duckmana. Przy okazji innego materiału polecałem wam już kreskówkę i w tym klipie zrobię to jeszcze raz. Duckman to świetna seria, a pełne odcinki znajdziecie na YouTubie. Lubię gry tworzone czy wydawane przez Blue Byte. Ot, trafiają w mój gust. Archimedean Dynasty to jeden z takich tytułów. Recenzja gry w Secret Service numer 42, gdzie tytuł uzyskał ocenę 90, zaczyna się pewnym cytatem. Dlaczego nigdy nie opublikuję mojej metody pozwalającej na długie przebywanie pod wodą bez potrzeby zaczerpnięcia powietrza? Z powodu złej natury człowieka, który zechce używać jej do niszczenia statków i zatapiania ich, a tym samym do zabijania innych ludzi. Te prorocze słowa pochodzą z zapisków Leonarda da Vinci na wiele set lat przed powstaniem pierwszej łodzi podwodnej. Archimedean Dynasty to zręcznościowy symulator łodzi podwodnej i jest to niewątpliwie gra porządna, ale być może została wydana w niewłaściwym momencie, bo nie zdobyła wielkiej popularności, choć zbierała bardzo dobre noty w prasie. Można chyba powiedzieć, że gracze sięgali po nią częściej w czasach, jak jej kontynuacja była już na półkach sklepowych, a kontynuacją gry jest seria Aquanox. Archimedean Dynasty zostało stworzone przez studio Massive Development i pewnie znacie przynajmniej jeden z owoców ich pracy, bo to im zespół Blue Byte zlecił przeportowanie pierwszych Settlersów na PC-ty. Massive Development już nie istnieje, ale co ciekawe, jego założyciele, mający jakieś doświadczenie w produkcji tytułów 3D, postanowili spożytkować to doświadczenie tworząc usługę o nazwie Club QI 3D. Która jest takim czatem w 3D. Wróćmy jednak do Archimedean Dynasty. Gra ukazała się w 1996 roku, czyli w czasach, kiedy gry 3D dopiero raczkowały.
Jednak tutaj twórcy zgotowali nam prawdziwą ucztę dla oka i to przy względnie niskich wymaganiach sprzętowych 486 DX2 i 8 MB RAM-u. A po premierze wydano jeszcze łatkę pod akcelerator 3DFX. Polecam wam zarówno ten tytuł, jak i całe uniwersum Aqua Nox. Choć muszę zaznaczyć, że ostatnia gra w serii, wydana w 2020 roku za sprawą kampanii na Kickstarterze, zbiera raczej mieszane noty. Tutaj kończy się to zestawienie, a jego kontynuację znajdziecie w tym klipie. Mamy więc 100 pozycji, w które warto zagrać, pomimo tego, że mają już ponad 2 dekady na karku. Nie myślcie jednak nawet przez chwilę, że to ostatnia lista z tego okresu, jaką zrobię. Kolejną mam już prawie gotową, a pewnie i na czwartą znalazłoby się wystarczająco tytułów. Standardowo na koniec chciałem jeszcze podziękować tym, którzy użyczyli mi głosu na potrzeby tego odcinka, a chętnych do przeczytania jakiegoś cytatu zapraszam do kontaktu. A jeśli chcecie pogadać bardziej na żywo, to zapraszam na Discorda. Dzięki za uwagę, bierzcie się za oglądanie Battlestar Galactica i do usłyszenia w następnym klipie. Cześć!